Ten dom, w którym się teraz znajdujemy, to jest pensjonat Eden. Przeznaczony już w tej chwili, niestety, zdaje się, chyba do rozbiórki. Był to nie najbogatszy pensjonat, w którym tutaj nawet na werandzie, podobno przy jakimś wyjątkowym sukcesie właściciela pensjonatu, nocowano nawet na silnikach. I to byli raczej biedniejsi turyści, jeżeli można ich tak nazwać. I to był pensjonat prowadzony przez Polaka pochodzenia żydowskiego. Były pensjonaty polskie, polsko-żydowskie, żydowskie, to wymieszanie, które było niezwykle bogate w sumie i które zawsze daje w sumie bardzo dobre efekty i bardzo dobre rezultaty. Znam teraz w Kazimierzu jeszcze osoby, które wiedzą o tym bardzo dużo. Ja spisuję zresztą ich wspomnienia, które nieraz, kiedy się zaperzą i kiedy mówią, to mówią właśnie z naleciałością jidysz, bo się wychowały w tym otoczeniu, prawda? Miały przyjaciół, sąsiadów pochodzenia żydowskiego. Kazimierz mojego dzieciństwa to jest Krzyżowa Góra, w której tuż po wojnie razem z kolegami bawiłem się w wojsko, paliłem pierwsze papierosy. No, jeszcze Kazimierz to oczywiście są też zapachy, tego się już nie da powtórzyć w lecie, na wiosnę przede wszystkim, pod Krzyżową Górą i pod Basztą. Ludzie dzielą się na takich, którzy szukają zapałek po to, żeby jakiegoś tam doznać ognia po całym świecie, a ja właśnie z tego małego pudełka zapałek, być może jakim jest Kazimierz, właśnie postanowiłem coś tam stworzyć, coś zobaczyć. Dlatego Kazimierz dla mnie jest szalenie ważny. Jestem tutaj bardzo często, znaczy fizycznie często, i wszystkie swoje tematy jakoś, które niekoniecznie są akurat stuprocentowo kazimierskie, staram się jakoś wywodzić stąd. Kazimierz przedtem dla mnie był bardziej zagęszczony, był bardziej gorący. Ja tutaj bym nawet ustalił taką cezurę, znaczy mogę ustalić. Wydaje mi się, że do 1968 roku do Kazimierza przyjeżdżało towarzystwo o 4 godzinie po południu na rynku. Można było spotkać wszystkich znajomych. To był fantastyczny moment, kiedy można było ze wszystkimi rozmawiać. Później się to szalenie przegęściło, ale ten moment też to nie jest wszystko jeszcze. Dlatego, że później zaczęła się inna epoka, epoka turystyki masowej. I w tej chwili Kazimierz nie jest odwiedzany, tylko jest najeżdżany. To są po prostu najazdy ludzi, którzy może teraz już nie piją wódki, ale jeszcze do niedawna w autobusach, kiedy przyjeżdżali, w zakładowych autobusach, pili po prostu wódkę, nieraz nie wychodzili w ogóle z autobusów. Ten Kazimierz był im zupełnie niepotrzebny. Dobrze, że go przynajmniej z okien autobusu zobaczyli, może od tego momentu stawał się potrzebny. Z Kazimierz dzisiaj i Kazimierz kiedyś to są zupełnie inne rzeczy, ale mimo wszystko jest to ten sam Kazimierz oczywiście. Bzyms i nad Bzymsem ostatnia część, tak zwana